Hej, okay. siema jest z tej strony witam serdecznie w kolejnym podsumowaniu, tym razem Deliver as The Moon, e, ukończyliśmy przed tę gireczkę e, i co ja wam mogę powiedzieć, bardzo króciutka gireczka, bardzo spoko gireczka, e, bardzo też ładna jak na, e, jak na tamten rok. Gierka. Jakichś większych bugów nie zauważyłem, chociaż optymalizacja mogła być trochę lepsza. No bo te spadki FPS-u gdzieś tam w niektórych momentach są otrzywane nawet na moim sprzęcie. A też mam odczucie, że to nie jest jakaś mega wymagająca gierka. Na sam koniec, przy kredytach oczywiście krasz, well, Zdarza się najwidoczniej gra Chciał powiedzieć nie oglądaj, nie oglądaj kredyców, tylko koniecznie grywać pan i idź dalej. Tak to wygląda. Y, historia uczy nas y, o tym, żeby jednak szanować naszą planetę. To na pewno przynajmniej tak, takie moje wrażenie jest, że to, co przedstawili tutaj twórcy gry, y, mówią nam, że to może nas spotkać, jeśli nie będziemy faktycznie dbali o naszą planetę. Czyli y, cała pustynia, wyginięcie gatunków itd. Tak i, tak i, i próby, próby ratunków. Y, więc. Y, no, tutaj, tutaj bardzo fajnie mi się grało opowieść naprawdę spoko. gameplay'u wiadomo, że chodzimy i, i, i szukamy gdzieś tam jakiegoś rozwiązania na to, żeby, żeby rozwiązać zagadkę całości nie mogę się doczekać kolejnej części, czyli Deliverance Mars, więc zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Natomiast ta część, czyli Deliverance The Moon, jak dla mnie. 10 na 10. Tutaj ten indyczek zasługuje na taką cenę, no bo naprawdę spoko. dużo też emocji jest, jakby nie patrzeć w tej, w tej historii. Smutku, też całe te wszystkie przeżycia ludzi, którzy, którzy walczą o przeżycie. Może nie tylko swoje, ale także chyba gatunku, no to robi, e, robi swoje. Także to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tej giereczki. Dzięki, wielkie, jak zwykle zaglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnych. Trzymajcie się. Jej.